Witam w kolejnym odcinku, w którym omawiamy różnych oszołomów w kraju. Leszek Balcerowicz z pewnością jest jednym z bardziej znienawidzonych ludzi w Polsce, a przynajmniej dają sobie o tym znać internety. Poziom bluzg i kalumnii wylewanych pod adresem tego wybitnego człowieka, zwłaszcza teraz, gdy został doradcą ukraińskiego rządu, osiąga spore rozmiary. Zrozumiałe, że hejtuje go radykalna lewica, więc oszołomy pokroju Ikonowicza i Szumlewicza, ale najbardziej żenujące szczeknięcia padają ze strony nacjoli oraz głównoprawicy, typu korwinistyczne bydlęta czy szurnięci zwolennicy Grzegorza Brauna. Polecam im wszystkim przeczytać sobie wywiad Rzekę z Balcerowiczem Trzeba się bić, czy 800 dni, szok kontrolowany, by dowiedzieć się, jak to naprawdę wyglądało z bezprecedensową polską transformacją gospodarczą i w jak ekstremalnych warunkach przyszło działać Balcerowiczowi i jego zespołowi, a nie powtarzać slogany rzucane przez demagogów. W dzisiejszych, związanych z doradzaniem Ukrainie zarzutach, te wszystkie patriotyczne sebiksy i janusze rzucają kalumnie, jakoby Balcerowicz będzie doradzał, by wyprzedać wszystko za bezcen, tak jakby w Polsce zrobił to samo. Gdy Balcerowicz obejmował tekę wicepremiera, 90% własności w gospodarce było państwowe. Większość tych zakładów pracy była deficytowa, sama ich działalność wymagała finansowania poprzez dodruk pieniądza, a na półkach sklepów nic nie było. Pozbycie się ich za bezcen, oddanie w prywatne ręce, było korzyścią netto dla budżetu i gospodarki kraju. Ale prymityw z lewicy czy z prawicy widzi tylko pozamykane zakłady i zlikwidowany majątek. Likwidacja aktywów często była jedynym, co można było zrobić, by coś z takiego PRL-owskiego zakładu uzyskać, gdy już trafił w prywatne ręce. Ale ludzie bez wykształcenia ekonomicznego i bez wyobraźni, jak widzą czynną fabrykę z uwijającymi się ludźmi, to wierzą, że robi ona coś pożytecznego, bo ludzie mają pracę. A tak nie było. Bo z tej pracy nic nie wynikało, a za pieniądze zarobione w takiej deficytowej fabryce i tak nie można było niczego kupić, bo półki sklepowe były puste. Rozumiemy? Zresztą to nie Balcerowicz osobiście prywatyzował mienie PRL-u. Gdy obejmował stanowisko, największym problemem była groźba hiperinflacji, a sama inflacja sięgała 20-40% miesięcznie. Zatrzymanie wzrostu inflacji było priorytetem. Można to było zrobić tylko przez urealnienie płac, które dotychczas wzrastały szybciej niż ceny, napędzając spiralę. Podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń, czyli tak zwany popiwek, istniał już od 1984 roku i był to jedyny cywilizowany sposób, by powstrzymać spiralę wzrostu płac nominalnych państwowych przedsiębiorstwa. Pozwoliło to urealnić płace, czyli ceny wzrosły do poziomów realnych w stosunku do płac i mógł wreszcie zacząć działać faktyczny rynek, czyli informacje przekazywane przez ceny miały sens, informowały o rzadkości dóbr. I naprawdę to była realna rzadkość, bo post-PRL-owska gospodarka nie produkowała wystarczająco, dlatego ceny towarów musiały tak wzrosnąć. Korwinistyczne bydlęta często powołują się na Stasia Michalkiewicza, który twierdzi, że ten tak zwany nawis inflacyjny, czyli zbyt wysokie płace nominalne w stosunku do nominalnych cen, można było zlikwidować, dając na sprzedaż państwowe nieruchomości i mieszkania ludziom. Problem w tym, że nie było na to czasu, a zagrożenie hiperinflacją, tak zwanym crack-up boomem, prawdziwą katastrofą monetarną społeczeństwa, było tuż, tuż. Te barany sobie nawet nie zdają sprawy, jakim fartem ekipie Balcerowicza i Mazowieckiego udało się uniknąć tej katastrofy. Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom, a nie organizowaniem aukcji nieruchomości, które w tych warunkach skończyłyby się tragedią. Balcerowiczowi dzięki tym zdecydowanym działaniom udało się też wynegocjować redukcję polskiego długu i miliardową pomoc dla Polski. Czy gdyby Polską rządziła banda kłótliwych prawicowców, to udałoby się to? Wątpię. Tymczasem tacy rzekomo inteligentni ludzie jak Matthew Tyrmand, syn Leopolda Tyrmanda, wyzywają Balcerowicza od komuchów, a sami propsują ślepo PiS, partię nawiązującą wszystkimi aspektami do PRL-u.
Szkoda gadać. Leszek Balcerowicz to zdecydowanie najwybitniejsza postać polskiego antykomunizmu, bo swoimi działaniami i zdecydowaniem usunął z Polski komunizm. Gdyby nie Balcerowicz, Polska podzieliłaby los Ukrainy czy Bułgarii i straciła przynajmniej dekadę. To właśnie sprzeciw wobec Balcerowicza i torpedowanie jego działań jest przyczyną złych aspektów polskiego życia gospodarczego, a krytykowanie go przez gówno prawicę od Korwina i Brauna, a więc ludzi zoologicznie nieprzystosowanych do zdobycia wpływu na władzę w demokracji, jest po prostu zwyczajnie żałosne.